Fundacja Serce Nie Ma Zmarszczek powołana została do życia w marcu tego roku. Stworzyłam dość precyzyjny projekt, który ma wspierać dojrzałe kobiety, ma służyć dojrzałym kobietom. Cele fundacji to realizacja, kontynuacja projektu The Inner Power. W pierwszej części projektu zaproponowałam udział w tym projekcie gwiazdom, wspaniałym ambasadorkom, właśnie honorową ambasadorką jest Irena Santor, Grażyna Szapołowska i wiele innych cudownych gwiazd. Natomiast w drugiej części tego projektu, czyli praca fundacji, będzie polegała na tym, że będziemy zapraszać do tego projektu zwyczajne kobiety. Zwyczajne, ale niezwyczajne, ponieważ kobiety, które prezentują ogromną siłę, ogromne zaangażowanie w swoje życie, czy zawodowe, czy osobiste, będziemy pokazywać te kobiety, będziemy je odkrywać, ale też będziemy wspierać takie kobiety, których rozwój, taki rozwój osobisty oczywiście, został z jakiegoś powodu w życiu zahamowany. Będziemy je wspierać, będziemy im pomagać. Uważam, że istnieje coś takiego jak siostrzeństwo, czyli taka pomoc kobietom i dla kobiet. I te wspaniałe kobiety, które są silne i świadome, one mogą stanowić inspirację dla tych kobiet właśnie, które potrzebują tej pomocy. Dlatego w tej drugiej fazie projektu będę zapraszała te wspaniałe, silne kobiety, ale nie już te, które znamy z pierwszych stron gazet, ale kobiety, które po prostu w swoim środowisku pracują, są cudowne, spełnione. I będziemy pomagać kobietom, które są po prostu zagubione, których życie potoczyło się w taki sposób, że gdzieś zatrzymały się w nim, gdzie nie czują szczęścia, nie potrafią smakować tego życia. I chcę pomagać właśnie takim kobietom, ponieważ wierzę głęboko, że tak naprawdę kobiecie może pomóc druga kobieta. Nie wchodzę tutaj oczywiście w związki damsko-męskie, bo wiadomo, że kobieta potrzebuje u swojego boku mężczyzny, ale ja myślę o takim bardzo uczuciowym, emocjonalnym związku z kobietą, w którym po prostu jest taka czysta, niczym nieskalona przyjaźń.